Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No to jest nieprawdopodobne, jak amerykańska firma technologiczna, platforma społeczna, biznes internetowy, kompania internetowa może zamieszać w polityce, nie tylko amerykańskiej, ale i w polityce Indii. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Klikasz na reklamy? Wspaniale. Piszesz komentarze? Jeszcze bardziej fantastyczne. No, amerykański Twitter, no to jest no wielka po prostu kompania. W Ameryce no dużo jest rozmów politycznych, no ale w Indiach również. W Ameryce argumentują, w Indiach argumentują, w Polsce argumentują. No wszyscy w zasadzie się kłócą, wszędzie są ta lewica i prawica. Wszyscy jesteśmy tacy sami. Tyle tylko, że kto dochodzi do władzy, to jest ten problem. I wszyscy w zasadzie zgadzają się, czy Polacy, czy konserwatywni Indianie czy Amerykanie, że jednak Twitter jest no troszeczkę miejscem, które nadużywa swojej władzy. To, no bo to już oni już w zasadzie mają władzę. Prime minister, czyli ten główny minister, czyli po polsku premier, Narendra Modi zaatakował kompanię, która jest usytuowana w Kalifornii, za to, że Twitter zaczął blokować niektóre wpisy partii rządzącej. No i to już się ludziom nie podoba, tak? To się ludziom nie podoba, że cenzurują. No też partii rządzącej nie podoba się to, że Twitter nie robi tego, o co partia rządząca ich w zasadzie wymaga, żeby blokowali konta. No i to jest wszystko, odbywa się po linii politycznej. No niestety lewactwo robi to, co chce. No i jest oskarżany o to, że nie ma wolności wypowiedzi. No i tak prawda jest ta dysinformacja następuje. Tyle tylko, że jeżeli zaczyna się cenzurować, no to zawsze jest w jakimś kierunku. Wolność wypowiedzi, wolność słowa to jest taka, że każdy może sobie powiedzieć, co chce. W Indiach ci domorośli i indyjscy narodowcy ekonomiczni, no to w zasadzie mówią, że trzeba zrobić własną platformę, że trzeba zrobić jakiegoś rywala, jakąś konkurencję do Twittera, żeby rozwodnić jednak tą siłę tego Twittera, żeby to zrobić tak samo jak w Chinach. No w Chinach akurat to nie jest najlepszy przykład, no bo oni jeszcze bardziej trzymają za twarz. No ale prawda jest taka, że jednak to, co Twitter robi między innymi Trumpowi, czy Indiom, no to nie jest to przyjemne. No oni są w stanie, Twitter jest w stanie ukształtować wyniki niektórych kampanii politycznych. No i do tego jeszcze, tak jak pokazał w wypadku Donalda Trumpa, no to przesadza. Przesadza jednak, jeżeli prezydenta swojego kraju, w którym on jest, są w stanie udupić, no to jednak Indianie się martwią. No wszyscy się martwią. Amerykanie się martwią, Polacy się martwią. Ludzie się drapią po głowie, jak to jest możliwe, żeby w Ameryce dochodziło do czegoś takiego. No w Ameryce jest niby wolność słowa, wolność działania, no ale kto ma władzę nad tym, no, tak? Kto trzyma łapę na tym wszystkim? W zeszłym tygodniu rząd nigeryjski po prostu zawiesił Twittera na czasy nieograniczony z tego względu, kiedy moderatorzy wyczyścili ten wpis prezydenta za to, że on naruszył zasady wewnętrzne Twittera. No to jest coś nieprawdopodobnego, że Twitter jest w stanie coś takiego zrobić. No ten rząd Modiego
No to troszeczkę tak bawi się w kotka i myszkę. Oni za bardzo z tej Doliny Krzemowej nie podskoczą, Indie nie za bardzo podskoczą. I rząd indyjski nie wygra. Rząd indyjski nie wygra, no bo co może zrobić? Tak? Zabroni tego Twittera u siebie, no to w Indiach, no to pokaże, że w zasadzie robi to samo, co Chiny, czy Iran, czy Północna Korea. To postawi się na tym samym poziomie. No i lewacy będą atakować Indie właśnie za tego rodzaju reakcje. No, normalni tacy codzienni szarzy Indianie, również, którzy żądają, żeby rząd coś z tym zrobił, no to na razie bez alternatywy, bez konkurencji, no to też zostaną okradzeni z tego codziennego okna na świat. Nie będą w stanie robić to, co robili do tej pory. No wielu ludzi nie ma kont, no ale jest dużo ludzi, różnych piszących dziennikarzy, czy opozycji, czy najróżniejsze komiksy ludzie rysują. No jest to cały spektrum, cały przekrój społeczeństwa, który w zasadzie może się tam jakoś udzielać dosyć swobodnie. No i wygląda na to, że to jest cena tego cenzurowania, no ale to świat musi znaleźć jakieś rozwiązanie na to. No cały ten konflikt pomiędzy Twitterem a rządem Modi, no to jest to wszystko jak zwykle spowodowane tą pandemią, tą paniką 19, no i to, co się tam działo na Twitterze. W Indiach umarło oficjalnie 360 tysięcy ludzi, no i ludzie się denerwują, Indianie się denerwują, tyle tylko, że popatrzeć na ponad miliard Hindusów czy Indian, i umarło 360 tysięcy, no to amerykańska prasa, czy tamte dane są dużo bardziej makabryczne, no bo podają 500 tysięcy na 300 milionów, czyli powiedzmy proporcjonalnie do ludności, no to na 300 tysięcy Indian powinno umrzeć powiedzmy 1,5 miliona Amerykanów. Także ta sytuacja w Indiach nie jest tak straszna, no ale ludzie pompują szczególnie tym spalaniem, przepraszam, tych zwłok na ulicach, no bo okazuje się, że tam to jest dosyć drogie, że ludziom bardziej się opłaca jakoś nazbierać tych gałęzi patyków, pospalać, a później wrzucić do Gangesu. No to jest częściowo te wymagane religijnie. Te krematoria nawet państwowe nie za bardzo działają. No ale te zdjęcia, przekaz tych zdjęć jest po prostu tak nieprawdopodobny, że ludzie są spanikowani tym, co się dzieje w Indiach, no a w tych Indiach jednak nie jest tak strasznie proporcjonalnie do innych miejsc, bo po prostu jest następna panika. W Ameryce Biden i Fauci po prostu otworzyli Amerykę i teraz komuniści, tak jak atakowali Trumpa sztucznie, no to teraz po prostu wszystko zamknęli, no to teraz atakują Indie. No ale Indianie sami sobie rzucili się na tego Twittera, no i zaczęli wyrażać swoje niezadowolenie, swoją wściekłość. No i to się odbija. Opozycja, ta nieustanna opozycja, totalna opozycja indiańska też zaczyna atakować partię Modiego. No i to wszystko się rozkręca, ta spirala jest napędzana
platformami społecznymi. Cała ta wściekłość obywatelska spowodowała to, że i gazety się za to zaczęły się brać za to. Telewizja zaczęła pokazywać. No i pokazuje zawsze w takim złym świetle. No niestety sensacyjność to jest to, co robi pieniądze. No a politycy wykorzystują w dosyć wredny i prymitywny i perfidny sposób to starają się zniszczyć. Partia rządząca Modiego no to w zasadzie stwierdziła, że to było wszystko skoordynowane, przez totalną opozycję Indii i pokazali tam jakiś dokument, że to wszystko było zaplanowane i że to wszystko zagrało jako orkiestra. Twitter doszedł do wniosku, no bo oni pokazywali jakiś tam dokument. Twitter doszedł do wniosku, że tam w jakimś miejscu było troszeczkę przerobione czy podrobione. No i napisali, że to jest w zasadzie zmanipulowane środki, zmanipulowane media i im zabronili. Rząd Modiego zażądał, żeby kompania odkręciła to wszystko, no i wysłali również policję do biura, że będą ich tam przesłuchiwali. Rząd również tak oficjalnie ostrzegał Twitter, że musi dostosować się do tych ostrych nowych przepisów, które były ustanowione w lutym, że Twitter musi w zasadzie przyjąć do siebie obywatela Indii, który w zasadzie ma dostęp do tych najwyższych decyzji. No i że muszą na żądanie wydawać informacje o użytkownikach w ciągu 36 godzin od otrzymania takiego rozkazu od rządu. W czasie protestów przez indyjskich farmerów w tym roku Twitter w zasadzie miał w nosie. Powiedział, nic nie robił to, co rząd im kazał robić, czyli te niektóre tweety przez najróżniejszych czy dziennikarzy, czy ludzi prywatnych, a szczególnie przez totalną opozycję. No teraz ostatnio to Twitter powiedział, że będzie starał się robić to, co rząd indyjski żąda. No w Indiach jest 17,5 miliona użytkowników, czyli w zasadzie zaraz po Ameryce i po Japonii, no to Indie są na trzecim miejscu pod względem ilości użytkowników. Także Twitter to nie jest jedyna kompania, która ma problemy w Indiach. No tam jest te duże są różnice. Tam jest kilka języków. Trzeba pamiętać, że tam jest parę tych stanów czy terytoriów, prowincji, czy jak to tam się nazywa, tam rozmawiają w innych narzeczach i tam jest duże rozdrobnienie. Indie to nie są w zasadzie dosyć jednorodne. I ten narodowa linia polityczna nie jest widziana, szczególnie wśród lewaków. No i rząd Modiego, kiedy tam były zamieszki na granicy Indii i Chin, no to Indie w zasadzie zablokowały WhatsApp, czyli to jest chińska aplikacja, no i tak samo zablokowali TikTok, tak, także też jest aplikacja. Partia rządowa też Netflix oskarżyła, bo tam były jakieś filmy, gdzie tam dziewczynka Hindu całowała muzułmanina, także to też nie jest
tak mile widziane w Indiach. Amazon też został wezwany do wyspowiadania się, czy do wyjaśnienia, że w niektórych tam showach czy serialach te wszystkie bożki Hindu były pokazywane no, w dosyć taki nieroztropny sposób. Także Indie starają się coś zrobić, no ale za dużo nie robią. Te chińskie, tak jak wspominałem, TikTok i WeChat zostały przyblokowane. No i to rząd robi tego rodzaju rzeczy. No Twitter największy numer, no to jednak odwalił z amerykańskim prezydentem, że cały świat po prostu zobaczył, że jeżeli amerykańska firma może przyblokować amerykańskiego prezydenta, który jest aktualnie przy władzy i ten prezydent nie jest w stanie nic zrobić, tylko dlatego, że lewacy San Francisco mają takie widzimisię, to już jest początek końca. Tak samo ten cały dyrektor, prezydent, właściciel Twittera Jack Dorsey, no to on też jak był w 2018 roku, no to on też miał taki wielki plakat, żeby zakończyć patriarchię Brahminical, czyli no, cały ten system tych wierzeń i polityczny. Także, że Dorsey, no niezły wariat, no ale ma kompanię i prowadzi tą kompanię, multimiliarder, no ale jest typowo lewacko świrnięty. No Twitter, dzięki Twitterowi no to Modi też jakoś wygrywa, no bo uruchomili całą tą maszynę propagandową, polityczną, także, że to moneta ma, medal ma dwie strony, ale jednak Twitter będzie musiał się zmienić. No, w 2022 roku będą wybory międzyprezydenckie w Ameryce. W 2024 będą wybory prezydenckie. Także przypuszczalnie kongres przejdzie w ręce konserwatystów. Będą jakieś rozdzielenia. Te platformy społeczne będą na pewno przywołane do porządku, no bo one nadużywają w zasadzie władzy, powinny być informacyjne, a zrobiły się narzędziem władzy. Także Indie nie są odosobnione w tym zdenerwowaniu. Amerykanie są zdenerwowani, Nigeria jest zdenerwowana, Polska przypuszczalnie też, no ale nie wiem, czy w Polsce ktokolwiek jest z jajami, żeby cokolwiek zrobić. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Klikasz na reklamy? To jest fantastyczne. Piszesz komentarze? To jest bardzo dobre. Nie subskrybujesz? To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, monetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie na konserwatystów, nie dajcie się złamać socjalistom. Przekaz dla socjalistów. Jeżeli głosowaliście na Bidena, no to widzicie, co się dzieje. Cena benzyny rośnie, podatki rosną. Gdziekolwiek on się nie pojawi, to robi wstyd dla Ameryki. Ameryka, inflacja galopuje. No nie jest dobrze, także za 14 miesięcy, kiedy będą wybory, głosujcie roztropnie, głosujcie normalnie. Zdrowia dla normalnych.